Hej, blondyna, chcesz mieć syna? Halo, halo, z tej strony Prezes Zero, witam was w Farmingu 15. Tak, 15, jest to modpack do Farminga 15 oraz do 17. Wszystkiego dowiecie się oglądając ten odcinek. Na pewno będzie długi, bo chcę dużo na nim powiedzieć informacji, dużo pokazać. Właśnie wychodzę z domu, dzwonił do mnie tata z dziadkiem, że już są zbiorniki pełne. Zaraz będziemy lecieć tam do nich, żeby mi wysypali to na przyczepy. I tak, dlaczego taki modpack i w ogóle 15 wbiła na kanał, co ze mną, jak zdrowie? Wszystkiego się dowiecie. Były teraz święta i nie wiedziałem co wstawić na YouTube'a. Wysypiemy tylko teraz ruska się z przyczepy takiej. Boże, najwyżej. Palimy. I wiedziałem co zrobić i przypomniał mi się modpack właśnie ten, na którym grałem jak chodziłem do gimnazjum. To było 3-4 lata temu, gdzieś 15 rok, 16, jak początek 15 w ogóle farminga. Farming ten został publicznie udostępniony przez twórców. W ogóle wiecie o co chodzi, to nie? I tak stwierdziłem, dobra, odpalę ten modpack. No niestety miał dużo wciul błędów i stwierdziłem, poprawię te błędy. Poprawię, tak by modpack byłby pełni grywalny. To właśnie wysypałem. I wydam wam po prostu. Tu mamy kolejny traktor, właśnie ten Ursus. Tak zrobiłem. I macie modpacik. Jest na mapie Podkarpacie F1.1, słynnej mapie mojego autorstwa. Odpalimy. O, to się załapał. Dobra. Tak. Na tym modpaku, na tym save'ie grałem lat wstecz. Wtedy się jarałem z chłopakami, że w ogóle 15 fajnie wierzyć, że no fajny klimat wtedy był. I powiem wam szczerze, że teraz te wspomnienia wróciły. Tutaj zrobiłem sobie jakiś pokos, jakieś tam już początki żniwa wjechałem. Właśnie seria. To była taka historia, że gospodarstwo było dziadka, później po dziadku mój tata dostał i po tacie ja. Ja jako młody rolnik dostałem dofinansowanie z Unii Europejskiej, kupiłem właśnie tam maszyny te nowe, które zaraz wam pokażę, prasę, ten nowy opryskiwacz. Natomiast dziadek po wieloletniej pracy na PGR-ze miał możliwość wykupienia kilku maszyn z PGR-u i ziemi trochę. Właśnie to mój tata zrobił, taka historika tej serii. Wykupił to ziemię, tam część ziemi wykupił, no wykupił dwa duże giganty, które zaraz zobaczycie jakie. Oraz wykupił dwie osiemdziesiątki, które też zaraz zobaczycie. Jedna już jest trochę po remoncie, tam jeszcze kilka pierdów zostało do zakończenia w niej. A druga jest zardzewiała, która lata tylko przy paszowozie, jest w strasznym stanie. Oraz jest na kapciach. To jest zrobione celowo, zajebiście się na nie gra, bo jak się jedzie po dołach, czy nawet po asfalcie, to strasznie dupa podskakuje, bo jest... No, te felgi są już powyginane, jest bicie, no taki typowy złom dosłownie, tylko chodzi w paszowozie i to wszystko. Ta osiemdziesiątka. To taka była seryjka, tak sobie kiedyś grałem, teraz po mnie wróciły, było Wielkanoc, święta były. Ja też siedzę w domu z torenką, wiecie, taka też nudy, nie mogę nic zrobić, ale tym bardziej, że wiosna idzie. I tak siedziałem w domu, no i odpaliłem, przypomniały się wspomnienia, jak z chłopakami się grało. Wtedy to pamiętam, wracało się ze szkoły w kąt plecach i cały pół dnia farming. To były takie czasy, że wtedy ja zacząłem się uczyć też moich modyfikacji, edycje. Wydawał kaszta wtedy w ciulu edycji 60 Rockstara i tam innych i ja też na tych modyfikacjach grałem. Niestety miałem swojego kompa, zawsze mi lagował. Na przykład ta mapa też jest po mojej totalnej poprawce. Także tych modyfikacji w ciulu zrobiłem swoich. I teraz mam ich jeszcze multum na dysku i po prostu chcę się tego pozbyć, wydać wam, podzielić. Właśnie stoją dwa giganty. Tu podjadę, bo to na tym polu muci jeden, a tam drugi muci. I niech sobie wysypie cały ten zbiornik i ruszy dalej w pole. Także giganty w ten sposób wyglądają. Co posiadają, powiedziałem, to posiadają... Żółty posiada samo to czerwone, a czerwony posiada to, co powiedziałem na jego prezentacji. Link będziecie mieli w opisie do niego, jak i do drugiego, więc też w ogóle wszystkie modyfikacje będziecie mieli wydane. Na, tak jak mówiłem na poprzednim modpaku, o już muszę. Tak jak mówiłem, jak na poprzednim modpaku mówiłem z tego, który dwa lata temu dostaliście publicznie. To był modpack na innej gospodarce, też na Podkarpaciu, to był save game 1, to jest 2, czyli nie zbagują wam się, możecie grać i na tym.
tak ja to zrobiłem. Także powiedziałem tam o tych przyczepach, że to są pożyczone od sąsiada. No i tak jest. Wtedy na tamtym sejwie pożyczyłem od tego sąsiada, którym teraz jestem. No taka historyjka, ale w tamtych czasach, wiecie, dziecko, bo to ja miałem 15 lat może, teraz mam 20, to było z 5 lat temu. Zaraz już startuję obudzony, właśnie to dalej dziadek, jak to było w tej stolicy. Teraz tam ruszą. Ja lecę na farmę, bo już się ciemno robi, jeszcze mają zrobić jedno kółko do pełnego zbiornika i robię też powrót na farmę, bo już jest za późno. Na czym ja to skończyłem, bo też taka z dupy, tak jakoś mi się chce z wami rozmawiać. Dużo mam do powiedzenia, wiecie, też 2 miesiące przerwy na kanale przez tą operację, to rękę. Widzowie stali wiedzą, co chodzi. Ci nowi, którzy teraz oglądają, nie wiedzą, zapraszam na kartę społeczności oraz na poprzedni odcinek. Będziecie mieli w prawym górnym roku kartę do niego, jak dać pasażera do modyfikacji, m.in. w moim bizonie w Farmingu 19. Właśnie, wracając do tych let's play, znaczy kiedyś też nagrywałem let's play na tej mapie, na tych save game'ach, jeszcze mam kilka tam kilka innych tych zapisów z innymi modyfikacjami, jeszcze większymi, ale tamte są, nie są kompletne i też nie wiem, czy dostaniecie. W ogóle jak wydawałem poprzedniego save'a, tam powiedziałem o tych przyczepach, to są poczone, właśnie te przyczepy są poczone i tam mówiłem, że mam jeszcze wśród innych modyfikacji, no i postanowiłem je teraz właśnie wydać. Zaraz wszystkiego dowiecie się, co i jak. Teraz lecimy sobie na farmę. Tu niestety nie skręcę, bo nie wyrobię się w tym miejscu. Tu świeżo kopali, tu nie wiadę, a tu te bloczki, ten beton, to kopali prąd i dlatego tak zrobili na asfalcie. Też historika wymyślona wtedy, jak na te let's play nagrywałem. Dobra, skręcimy. Oczywiście też bez kierunku, wiecie, to gra tylko. No tak, i możecie powiedzieć na dzień dobry, że Ursus już taki jest wydany do farminga. Na pewno jest wydany do farminga, na pewno do siedmiotki też był wydany. Dlaczego? Dlatego, że ja z tego zrobiłem, bo mi się spodobał. Zrobiłem go po swojemu. I tak sobie leżał. Też część modyfikacji została wydana. Dużo modyfikacji zostało wydanych kiedyś lat wstecz. Jeszcze za czasów Mafia Grabina, Prezes 3P. Początki kanału, początki teamu z Wickiem. I te modyfikacje zostały kiedyś wydane z błędami. Wiadomo, każdy wtedy uczył się. Znaczy w moim przypadku to było, że się uczyłem. I te błędy robiłem. Teraz te modyfikacje lecą do was, poprawione oczywiście, i to wciąż poprawione. Zaraz wam pokażę wszystko, co jak tylko wpadnę, rozładuję to. Przyczepy będą sobie rozładowywać po kolei. Mogliście kiedyś na modyfikację od Mafia Grabina pobrać, tylko ze strzypę. Teraz będziecie mieli okazję na tych modyfikacjach pograć poprawionych bez błędów, bo wiecie, u mnie to jest standardowo, modyfikacje nie mogą mieć żadnych błędów. Gram tylko na swoich modyfikacjach, więc żadnych błędów u mnie nie ma oraz wszystko działa prawidłowo. Jeżeli będziecie mieli jakiś błąd, czy coś wam nie zadziała, to na pewno to jest wina nie moich modyfikacji, tylko wina jakichś innych modyfikacji, które macie w folderze moc. Dobra, tu ustanę. I teraz będę mógł tutaj jechać jeszcze. Stój, hamulec ręczny. Leci. No dobra, także lecimy do... Może są to przyczepy, to są już wcześniejszym byłem odpaku, więc nic się nie zmieniło z nimi. Przyczepami nic. To jest opryskiwacz, ten właśnie, którego niby dostałem jako moderonik z pieniędzy. Z 80 po remoncie na wąskich kołach właśnie pod opryskiwacz, pod prasę, pod rozsiewacz, pod takie maszyny, które... Ona lata w takich właśnie maszynach nie ciężkich, takich, no... Rolnicy wiedzą, co chodzi, nie będę teraz tutaj zastanawiał się, wiecie co. Tekla do owijania w pełni sprawna, w pełni działająca. Kiedyś do farminga właśnie ktoś wydał, że była ta tekla, ona miała kilka błędów, w ogóle lok strasznie sypał, pamiętam. Ja sobie zrobiłem z 13 też teklę, nawet widzicie, że tamta miała taki jakby, tu ciągnęła się ta folia. U mnie tego nie ma, bo ja sobie to tam poprawiłem. Sipma też lat leżała. Możecie wejść nieraz w pliki, na przykład z tekstury, z którego roku są zapisane. I po datach możecie dojść, że faktycznie to ma swoje lata.
No farma. Oczywiście każda modyfikacja na dzisiejszy została otworzona ponownie i poprawione zostały niektóre ikonki, bo tam były błędy w tym. Jakieś, wiecie, niedociągnięcia skali czy coś. Także foldery mogą mieć daty z dziś, z wczoraj, jak to tam, wiecie, nagrywałem, a czy robiłem. Ale tekstury na pewno mają swoją datę oryginalną. Farma, standardowe animacje, nic ciekawego nie pyta. 100 to samo, standardowa animacja, z 13 przerobione. 80 posiada to, co ta czerwona, tylko że jest tutaj, widzicie, że jest po remoncie i na wąskich oponkach. Kupiona była, zardzewiała z PGR-u jeszcze z mojego czasów mojego taty. Taka historyjka. Lecimy dalej, może wyjdzie mi za. Mamy tu taki kultywator z ciężarem z tyłu. On służył kiedyś jeszcze za czasów dziadka, jak miał Ruska 60. Teraz tylko stoi sobie tutaj w złomie. Raz się podczepia go, jak się kukurydzę uniata, a tak to stoi tylko. Jeszcze w ogródku raz na jakiś czas lata. I to wszystko. Tutaj, tak jak mówiłem, grałem sobie, wstawię w tym miejscu jakieś skryny. Grałem sobie troszeczkę, wspominałem. To właśnie sobie zrobiłem takie jakby siano kosy, tylko jeszcze musicie sprasować i sobie owinąć, nie zdążyłem tego. No i w tym miejscu jeszcze musicie do końca zgrabić, ja już raz przejechałem dookoła. Tu mamy agrometa, tak zwane słoneczko polskie. Zajebiście działa, wszystko, animacje jak talala. Nie ma żadnego problemu, możecie grać, śmigać. Teksturki od mojego wujka, mafia grabina. Link macie standardowo w opisie. I lecimy dalej. Przyczepę, tak jak mówiłem na poprzednim odpaku, więc też w prawym górnym roku będziecie mieli kartę, tak jak i ta przyczepa, że tam znajdziecie ten modpak, będziecie mogli sobie obejrzeć, powspominać też trochę inne czasy, bo to też było w 19 roku, zaraz będzie 2 lata. Tu mamy to przyczepę, tu mamy wały też z tamtego modpaka, to samo, one nic się nie zmieniły. No i jeszcze jest trzeci wał, tam zaraz wam pokażę. Rzutnik, który jest przerobiony na przyczepkę, tak jak i w tamtym modpaku, tylko że tam to było gospodarstwo bez krów. Tu mamy jeszcze warfamkę. No, przyczepka jak przyczepka, lata sobie nieraz ze zbożem, nieraz z jakimiś pierdołami albo coś tam, no tak, wiecie, na gospodarstwie jak to się robi. Pająk, talerzówka rotacyjne możecie pamiętać, już 19 przerobiłem identyczno właśnie mojej teksturki lat wstecz do farminga i teraz ona już lata w 19. Tak jak mówiłem kiedyś, że niektóre modyfikacje zostaną przerobione przeze mnie do 19. Tak, już to niektóre modyfikacje zostały przerobione. Teraz możecie, macie tylko taki czysty dowód na to, że ja mówiłem, faktycznie miałem rację, bo ona już lata w 19. Talerzówka to samo w 19 już lata, tylko ciut na innych teksturach, bo tam jest nowsza, tu jest zardzewiała jeszcze. Pająk, na pewno tak, na pewno te modyfikacje takie same, albo podobne raczej, już mieliście wcześniej w farmingu, graliście na takich. No ba, jak to wiecie, każdy sobie bez zgody edytuje i konwertuje. To są modyfikacje bez błędów i to nie są konwerciki, tylko są na nowo były programowane, bo ja nie stosuję konwertów. Warfamka posiada to samo co ten odrzutnik, czyli typowy skrypt z 13, że możemy zdjąć burty, adapter, założyć z tyłu burtę, zdjąć to siatkę i tak dalej, i tak dalej. Rusek posiada to samo co ten rusek z poprzedniego modpacka, bez kabiny, tylko że jest zardzewiały. Tak, żeby wpasował idealnie w ten klimat, w tym modpaku. I lecimy dalej. Karszer do mycia maszyn, on tu tak stoi, tylko nowy nabytek. Tu mamy kolejny wał, mamy tutaj rozsiewacz, pilmet, czerwony, taki sam, identyko, właśnie ten sam. Jest już 19 mojego autorstwa przerobiony, czy tam zaprogramowany. Tak jak mówiłem. No i tu stoi pilmet, też za czasów dziadka jeszcze wskiwać. Dziurawy pod plandeko, ale jeszcze na chodzie, jeszcze nieraz można go użyć. Lecimy sobie dalej w tą stronę i teraz mamy tu cyklop. I właśnie w tym miejscu wkleję sobie kilka zdjęć tego cyklopa, jak stosujemy go do rozsiewa, do nawozów. On ma taką funkcję, dlatego nie ma tutaj czerpaka na górze, czyli tych inaczej wideł. Tylko po prostu można właśnie podczepić pod niego big bagi i ładować je na rozsiewacze. Zaraz tu zobaczycie w tym właśnie miejscu zdjęcia. I lecimy dalej. Tu mamy 80 właśnie z paszowozem. Też paszowóz jeszcze z PGR-u. Koniec PGR-u jeszcze za mojego czasu taty. Taka seria była, taka historyjka, tylko se wspominałem. No widzimy, że bieżnik już jest totalnie ścięty.
i w ogóle na kapiach i niestety strasznie to stoi, zardzewiały stan, ale światło jest. Nawet nie ma blachi na to, to jest wyrejestrowane. Także ona ma spoko klimat, jak ktoś chce pograć. I nawet spoko to wygląda, jak ja się grałem kiedyś, takim zestawem się jeździło tylko w tym, to mówię wam, mega ten klimat. Nie wiem, taka 80 może, nie wiem, chodzić też w pługu, to nie za bardzo, ale jakieś też pracy typu brony czy coś. Ma szerokie opony też z tyłu, to też trochę waży, to będziecie grać, no. Mam nadzieję, że wam się to spodoba i też będziecie mi wysyłać zdjęcia tego, jakieś filmiki na YouTubie. Możecie zrobić sobie serię Powrót do przyszłości, wspominamy stare dobre czasy, Farming 15. Prawda jest taka, że najwięcej youtuberów nagrywało tego farminga. Takich youtuberów znanych, ja nie mówię o takich youtuberkach, którzy mają po 1000 subskrypcji, lub dzieci, które mają po 100, 200, 500, 300, 700, 800, bo to nie jest youtuber, tylko taki jeszcze początkujący kadet, jak to mówią. Youtuber to osoba, która ma minimum 1000 subskrypcji i minimum 4000 godzin oglądalności. Może się starać o partnerstwo na YouTubie. To jest osoba, która jest youtuberem. No i tak jak mówię, idealnie paszowóz wchodzi w tędy, idealnie pasuje 80. Lecimy dalej. Buda dla psa. Niestety pies sobie gdzieś poszedł, chyba do sąsiada, bo u sąsiada jest suka. Sipma, którą mogliście już pobrać za czasów tamtego poprzedniego modpaka. Ona nic się nie zmieniła, dosłownie nic, stoi sobie pod wiatą. Ze stodoły wyciągnięta była, ponieważ no, trzeba gdzieś zboże to rzucić. Tu mamy agregat, kultywator, agregat zwałem. No to pamiętam jeszcze początki PS3P kanału, jak go wydałem. Teraz go odzyskałem. To jest inny, tylko usunąłem dwa błędy w teksturze oraz zmieniłem naklejkę, w ogóle ikonki w sklepie i to wszystko. Sipma Boryna to też jest pamiętny mod z 13 rzucony na 15. To pamiętam wtedy, jak się bawiłem w dodawanie brudzenia się. No ciężko było dodać, ale udało się. Wiem, że takich właśnie dużo. Te modyfikacje latają też już 17 do 19, więc nawet nazwie będzie, że do 17 jest modpack. Tak, bo możecie te modyfikacje mojego torstwa, czy dane te modele na innych teksturach znaleźć do innych farmingów, czy do 13, 11. Dlatego modpack to można w sumie roześmiać się, że jest do 17 już. Do 19 też możecie znaleźć modpack na moim kanale. Postaram się tu umieścić też kartę w prawym górnym rogu. Mamy Famarol, zestaw uprawowo-siewny z poznaniakiem. Poznaniak posiada to jest ten sam poznaniak, co wydałem w poprzednim modpacku, tylko jest na niebiesko przyknięty sprayem. Niestety zabrakło środków na nowego poznaniaka, czy tam poloneza, dlatego przyjęliśmy tego starego. Jak dobrze pamiętam, jak tutaj się podejdzie, można otworzyć klapę na 7, można prawy znacznik na 6, czy tam na, jak się bardziej podejdzie, 5 lewy, lub można nawet na niego ustać jako pasażer, widzicie, możemy stać. No teraz gdzieś wyskoczyłem, o Boże, gdzieś tam wyskoczyłem, bo to, no wszystko. A jeszcze zapomniałem dodać, obornik jest nielimitowany, możemy nabierać ile chcemy tylko. No, polecam cyklopę ładować, chociaż możecie też 60, zaraz do niej dojdziemy, jej tur. Lecimy dalej. AgroZet też za czasów Mafia Grabina, już kiedyś go zrobiłem, tylko miał z tyłu zaczep na wał. Niestety miał błędy i nieraz jak się go postawiło, to później chciało się podpiąć, to on tak jakby miał ścianę, niewidzialną ścianę. Dlaczego tak miał? Dlatego, że tą ramę, którą zrobiłem sobie, ona miała kolizję. Nie usunąłem kolizji i one blokowały. Teraz wszystko działa bez żadnego błędu ani problemu. Idealnie po 914, może 914 jest ciut trzymała pod ten puk, ale dziadek załatwił, tata kupił z PGR-u i jest, pasuje. Unia 3 skibowiec z możliwością podczepienia wału. To jest też modyfikacja z poprzedniego modpaku, ona już jest do 19 dawno walnięta. Ale jak dobrze widzowie stali pamiętają, w poprzednim modpaku, tym co była półtora roku, dwa lata zaraz będzie wydany, był taki sam puk, lecz zardzewiały. Był też zielony, ale bez możliwości podczepienia wału. Teraz zrobiłem na odwrót, że zielony może mieć podczepiony wał. Jeżeli chcecie, to możecie sobie wymienić te modyfikacje, podmienić, zamienić. To będziecie grali po swojemu. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś będzie jeszcze na tym grał, bo wiadomo, Farming 15 to już jest bardzo stary farming.
ale modyfikacje, jak i w ogóle gra, jeżeli ktoś zaczynał od niego, czy tam, znaczy nie dość, że zaczynał, ale, znaczy, no grał na nim, to ma taki sentyment jak ja. Ja w ogóle zaczynałem u mojego brata od 8 już grałem, ale w 15 właśnie zacząłem karierę moderską taką już na sacy. Jeszcze pamiętam, jak 11 dużo robiłem sobie edycji, no ale to stare, pamiętne czasy. Lecimy dalej, tu stoi też nowy nabytek, Bomet. Na niego już się nie znalazło nigdzie tam miejsce, za małe podwórko. Dlatego w tym miejscu postawiłem go, ale też miały plany być, jak kiedyś grałem, postawić w tym miejscu szopę długą. No niestety, wiecie, w polskim prawie nie można postawić nad liniami, więc sobie wymyśliłem, że postawię szopę dotąd, do tego słupa, w taką w to miejsce, a tu po prostu dorobię podwórko, bo ta łąka jest w sumie nasza, co nie? Znaczy gospodarza, który uprawia ziemię na tej farmie na mapie Podkarpacie w 1.1. Będziecie grać po swojemu, ja wam tylko opowiadam moje historie, wspominam moje stare dobry czas przed 5 lat wstecz. Wiata, mieszą się pod nią giganty. Oczywiście nie wchodzą hedary, bo jest za wąska, jakby tak jeszcze po metrze tutaj przesunąć te słupki, to by na pewno się zmieściły i hedary. No niestety nie mieszczą się, ale to wiecie, to tam na przyczepce można gdzieś indziej postawić. Czy można też sobie zrobić taką historyjkę, ja też kiedyś nad tym myślałem, że gdzieś ma się żonę z tej mapy, na przykład na którejś gospodarce, gdzie jest dużo miejsca, na przykład gdzieś tam daleko, daleko, i że tam u niej stoją też maszyny i tam jej ziemia się i się uprawia. Takie historyjki z dupy wzięte. No to wiatra, mamy tu 60, to jest ta sama 60, która była wydana poprzednim odpaku, tylko żółto-czerwona. Niestety doleciały do niej, znaczy niestety, jak widzicie, doleciały do niej balony oraz Tool 3B. To super się nią gra, ma wspomaganie. Ona głównie lata właśnie przy takim jak ładowanie paszy czy balotów do paszowozu, obornik czy takim czymś lata. Takie wiecie, też codzienność. 914 lata głównie przy tym pług, duży ten agregat, czy ten zestaw uprawowo-siewny lub przyczepy, bo wiecie też wspomaganie i w ogóle lepiej ona jest, widzi się drudze. No to ten to 60 ciut przyduży, a do 80 jak w sam raz można powiedzieć. SIP ma lata przy tej nowej żółtej 80, tutaj zarejestrowana. To tylko tamten złom nie jest zarejestrowany. I 60, z tyłu mamy obciążnik jeszcze z poprzedniego modpaku. Tak. I tu mamy jeszcze widły, które możemy nimi belki przywozić. Tu mamy widły do obornika. I oczywiście to jest euroramka, czyli pasuje do niej każdy ładowacz tam osprzęt Tura z 15 oryginalnego. Tu jeszcze mamy taki jakby taki schowek. Tu na górze, w tym miejscu, jak jest to drzwiczki, to tam kiedyś na serii się śmiałem z chłopakami, że tutaj trzymam kostki słomu i siana. A pamiętam też, jak się grało, to kiedyś jeszcze przed tymi właśnie maszynami, jak początek tej serii był, to pamiętam, tutaj na środku lądowało zawsze zboże. Kiedyś też myślałem postawić właśnie tego bina i tak jak grało się w tego farminga, no ale tak, że w końcu wyszło jak wyszło, jest jak jest. To tak właśnie wyglądają te modyfikacje. No, szału może to nie robi, ale dla mnie to sentyment ma. I też dużo ludzi może powiedzieć, że to są modyfikacje, które już tam ukradłem, czy zrobiłem bez zgody. Prawda jest taka, że no kiedyś robiłem to bez zgody, tak, przyznaję się. Edycje to były norma, lecz tych edycji nie wydaję, po prostu ja już ich nawet nie mam. To są modyfikacje, które bardziej programowałem, czy poprawiam nawet modele przy niej. A w 19 staram się swoje modele robić i swoje wydawać, już nie, żeby edycje to były. W ogóle edycji żadnych tam nie robię. Nawet dodam teraz, że zacząłem projekt nad ciekawym modem, którego jeszcze nigdy do farminga żadnego nie było. Naprawdę, będziecie śledzić kanał, dowiecie się więcej na ten temat. Dobra, już po obrzęcie. Dziadek z ojcem zjechał na gospodarstwo. Dowiedziałem się, że dziadek żółtym bizonem już skosił do końca pszenicę. Został jeszcze jęczmień w tacie. Jutro z rana ma wjechać i to skończyć, a dziadek od rana jedzie już zarobek, czyli będzie tam u innych gospodarzy na wsi mucił zboże. Kazał im przygotować przyczepy. Przyczepy przygotowałem. Stoją sobie. Na dzień dzisiejszy już prawie koniec. Też krowy zostały już nakarmione. Teraz zostałem pozamykać wszystko.
jeszcze poskoczyć do sąsiada po pustą przyczepę pożyczyć na jutro. Tak, żebym jechać już za jednym zamachem i wszystko zabrać stamtąd. I już będą żniwa zakończone. Zostanie prasowanie i później wszystko, wiecie, prace po. I dowiedziałem się, że totalne błoto jest tam przy tym, przy tej rzadce, przy tych stawach. Totalne błoto, że bizony dosłownie o ramy siadały już. Nie spodziewałem się tego. No ale w końcu żyjemy na Podkarpaciu, jak nie rok suchy, że trzyskibowy pług z wałem ciężko wchodzi, to są lata mokre, że ciężko ma wjechać w ogóle w pole. Tak jak widzimy tutaj przy oborniku, to wiecznie błoto stoi, a gnojówka jest zawsze pompowana do specjalnego szamba. Także krówki sobie chodzą, o kuźwa, to ta latająca krowa, kuźwa. A, tańczy sobie teraz, Dobra, śmiechu chuchi. Tutaj stoi kolejny gigant. Także nie ma co się martwić. Nie ukrano, bo kamery są. Widzimy, kamera sobie wisi. Śmiechu haha. Tu jest pole nasze. Właśnie tędy widzimy, że jechali. No i wsiadamy do 60, lecimy do sąsiada jeszcze po pustą przyczepę i będziemy iść spać. Odpalimy. A jeszcze dodam taką informację, bardziej ciekawostkę. Kiedyś mi ktoś zwrócił uwagę, że ja edytowałem 60 Rockstara albo Bizony i że nie potrafię zrobić czegoś lepszego swojego. No właśnie teraz macie okazję, możecie zobaczyć sobie Bizona do 19 mojego autorstwa z praktycznie prawie podobnym skryptem do Rockstara lub 60 te, co teraz na niej jadę. To jest tylko animacje co w Rockstarze, tylko że na moim skrypcie animacji, jakby to dodać. No i sąsiad już tu po lewo mieszka, ten właśnie z pierwszego modpaku. Jego przyczepa zielona, tak jak wtedy tam wspomniałem. Wcześniej już mówiłem o karcie, że będzie w prawym górnym rogu. A teraz jeżeli nie przekroczę limitu 5 kart na odcinek, to jeszcze w prawym górnym rogu dam kartę od właśnie tego Bizona. Dobra, wysiądę. Mi się bardzo ta 60 podoba. Już dłuższy czas mi się podobała i w ogóle z tym turem, że spoko ona wygląda. Dobra, tu jest git. Jest git. O kuźwa, to tak rzuciło. Może przepastała w tym, w betonie. Dobra, teraz trzeba trochę wycofać. Właśnie mi się przypomniało, jak na tym właśnie w tym miejscu cofałem na tamtym modpaku chyba 30, jak piznąłem, zarysowałem 30. O, to były czasy, wspomnienia wracają. Dobra, wjadę mu na pole. Także kiedyś na tej serii, jak sobie grałem, to było zawsze mówione, że ja grałem, że najpierw u siebie, a dopiero u innych ludzi. No i tak właśnie robię. Dobra, to tu sobie postawię może w tym miejscu. Dobra, dziadek, wysypię! No jeszcze dziadek mi powiedział, żeby wysypać żółtego bizona zboże. To już żeby nawet na sąsiada przyczepę może wysypać, tylko trzeba wstawić jeszcze do stodoły przyczepę. Także właśnie to zrobię. Opuszczę turn, żeby mi tutaj nie przeszkadzał nic. No właśnie. Kiedyś przy 60 chodził tur właśnie ten 210, jak od niego jest obciążnik. Jak dostałem dofinansowanie jako młody rolnik, no farmingu można powiedzieć, że 20 lat się ma, co nie? Takie śmiechu hihi. To właśnie się kupiło większego tura. Miało się zamiar kupić do 914 albo 80, ale się stwierdziło, że 80 to złą, to zostanie przy paszowozie, a żółta jest właśnie pod takie prace lekkie typu siew czy coś takiego. Więc po co mamy katować się teraz w turze, jak 60 i tak jest. Tak zostanie, że 60 zostanie przy turze. I cyklura rozładowana, teraz można wysiąść. Właśnie poszli po ciężkim dniu, cały dzień w bizonie, w gigancie. Poszli do domu, właśnie jutro od rana znów startują. A ja od rana znów paszowóz przygotować, nakarmić i jechać w pól. Najpierw zawieźć przyczepę, traktor, później wrócić samochodem i z powrotem. I tak też cały dzień. Dobra, to zboże już spadło, w międzyczasie sobie otworzyłem stodołę. Zboże wyleciało, mogę zgasić bizona, złożyć piórę. Dobrze, że hydrauliczna, bo kiedyś jak dziadek opowiadał w 56, jak jeździł w PGR-ze jeszcze na początku, czy w 040, to mówił, że wszystko ręcznie, wyjść, czyścić. A tak... siedzi, kliknie, jedzie, tylko tej klimatyzacji brak, ale
nie ma co narzekać, za te pieniądze w cenie złomu nigdzie by nie kupił takiego kombajnu, to w sumie dwa kombajny w cenie złomu się kupiło i te traktory, jak to wiadomo, i ziemia po kilka tysięcy za hektar, dobrej klasy. Uroki PRL-u, koniec PRL-u. Nie wiem. Także... no... nie ma co narzekać. Lepszy taki kombajn niż ma obciąć. Chodzi o wstaw. Zamknij. I to wszystko na dzień dzisiejszy będzie. Dobra. To sobie... tu odepnę. Nie z obciążnikiem. Kurwa, nie to samo jak wtedy, że... no, stali widzowie pamiętają, co zrobiłem w tamtym odcinku, a czy w tym... w modpaku na odcinku, co odwaliłem. Dobra, odcinek tutaj wysany. Ręczny. Gasić. Pozamykać wszystko. Cyk, cyk. I jutro piąta rano pobudka. I przygotować znów paszę, nakarmić, zawieźć, przywieźć, wysypać, podać, pojechać, wrócić. Tak wygląda życie rolnika. Dzień w dzień praca. A my się śmiejemy, gramy farminga i udajemy, że to się dzieje naprawdę. Żyć, nie umierać, co? Drodzy widzowie, młodzież. Modpack by Prezes Ziaro. Tak właśnie wygląda z góry, po części. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś powspomina sobie stare dobre czasy. Jeżeli nie macie farminga, chcecie pobrać, napiszcie do mnie na Facebooku, ja wam podeślę link, gdzie możecie go znaleźć. I na pewno wam te mody zadziała. Jeżeli jakaś modyfikacja nie zadziała, pamiętajcie, nie gryźcie się z moją modyfikacją, tylko z jakąś inną, czyjąś. Także zapraszam do pobierania, grania, polecania innym, udostępniania. Mam nadzieję, że poprawimy te statystyki. No i pamiętajcie, szykuję coś ekstra, naprawdę ekstra do farminga dla was. Wcześniej tego nie było jeszcze w farmingu. Tak jak mówiłem, logo Mafia Grabina, że niektóre modyfikacje są. Jeszcze szybko pokażę wam w sklepie, w garażu, jak to wygląda. Wszystko, to właśnie tak wygląda. Mówiłem, że Agro Z jeszcze za czasów Mafia Grabina. Tu też gigant jeszcze z tymi story. Także jeszcze nie pozmieniałem tego, no ale po co to zmieniać bez sensu. No a w sklepie to, jak dobrze wiecie, wszystko się znajduje. Wszystkie moje te maszyny, jakie tam były wcześniej wydawane, że tego już, tego naprawdę jest, już dużo jest. No to co? Udostępniajcie, szczególnie udostępniajcie, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję, polecajcie i siema!